Choć to malowidło będzie gigantyczne, to najważniejsze są tu detale. Dlatego Jan, malując, tak bardzo dba o szczegóły, bo to one stanowią o całości dzieła. Look at it from one point of view, it could be like a ball, and from the other, like it could be a hole in the hole in the hole in the hole. Jan przyjechał na festiwal z Czech. Tam, skąd pochodzi, nie ma wiele przestrzeni do tworzenia murali. Gdy usłyszał o słynącej z nich dzielnicy w Gdańsku, od razu wiedział, że musi tu przyjechać. I'm like surprised that this kind of place exists, because it's unusual like to have such a many murals in one place. It's unique. Wyjątkowe są też rysunki na ścianach, każdy inny, tak jak artyści, którzy je namalowali. Ten obraz stworzyli malarze z Białorusi. My rysowali ten mural jedną niedzielę i na niej możecie widzieć kobietę, która obładaje swoimi czarami i красотą i любой мужчина может быть. Как использовал Пол Гоген в своих картинах и тема Таити. W tym roku na Zaspie powstały już 4 nowe murale. Największy stworzył Amerykanin, który na 12-piętrowym bloku namalował pilota. Zajęło mu to zaledwie 4 dni. Tyle samo czasu potrzebował Hiszpan, San. It was really hard for me, even for the dimensions of the wall, because it's so big. Jak przyznaje, tworzenie trójwymiarowego obrazu nie było łatwe, ale w końcu się udało. It's like a globalization joke or something like that. About tourism, cultural... identity and stuff like that. Mieszkańcy Zaspy są dumni, że dzięki muralom ich osiedle stało się sławne. Mi się podoba, no bo każdy wydaje mi się, że ma jakieś przesłanie, że jest jakaś to sztuka. To znaczy są różne opinie, tak, że to są bazgroły, ale mi ogólnie się podoba. To jest kolorowo, tak nie monotonnie, to coś innego, interesującego. Szare niegdyś blokowisko nabrało kolorów, a obrazy przyciągają nie tylko artystów, ale i turystów. Wiele osób jest teraz zainteresowany tak zwaną alternatywną turystyką, ponieważ w ten sposób można zobaczyć rzeczy, których by się w żaden inny sposób nie zobaczyło. Dzięki muralom Zaspa zamieniła się w prawdziwą galerię sztuki wpisanej w architekturę otoczenia. Malują artyści z całego świata murale, tworząc największą zintegrowaną kolekcję murali na Zaspie. Jest już ich po tej edycji 45. Żeby obejrzeć całą kolekcję, na zwiedzanie dzielnicy trzeba przeznaczyć co najmniej 2 godziny. To może nie pierwszy, ale z pewnością najsłynniejszy mural, jaki powstał na gdańskiej Zaspie. Od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Dziś galeria na tym blokowisku należy do największych w Europie. Nic więc dziwnego, że najwięksi artyści na świecie chcą tu zostawiać swoje dzieła. Dla magazynu Polska, Marcin Józefowicz, Polsat News, Gdańsk.